Dzień dobry. Konferencja prasowa gdzie będzie? Gdzie? Tam, tak? Okej. Okay. A mieszkańcy co, nie dojdą? Nie wolno? Na swoje pole? Nie wolno rzeczy, nie wolno teraz. Jesteśmy u siebie. Tu do grób nie można dojść, przewiązać i tak dalej. Dobrze. Ale okej, okay, to... Okej, okay. A państwo byście chcieli tam pójść? No pewnie. Do ministra? Do ministra. O, do Boszaka. Tak? Proszę pan, puśćcie ludzi. Niestety, takie mamy polecenia, żeby... Nie ma dostępu, bo żeby inni wydawać nie dużo. Po telewizji nagłośni, że nie puszczają, to zaraz wobec... Ale to co? Ale tam są wasze pola? No to pole, no przecież. I nie chcą was tam wpuścić? Na swoje nawet. Na swoje nawet nie wpuszczą. A gdyby pan mógł coś powiedzieć panu Błaszczakowi, panu Kamińskiemu, to co przekazać od państwa? Polskie Radio Białystok. Co mam przekazać? Co przekazać? My sami chcemy powiedzieć. No. Bo przekazuję, co wyjdzie legenda. Jak jest jakaś akcja, to wtedy wojsko jest wszystko, tak to tu zawracają się i z powrotem jadą. Tak. A za te, tylko nie wiem... Tylko pograniczniki, to jest strasz, to cały czas. A za użytkowanie państwa pól, łąk, to coś, jakieś odszkodowania były? Pan Jan! Najbardziej zarany. Pan Jan, super człowiek. No. Siema. Cześć. Najbardziej zurane, ja. Ej, wsiadajcie do TVN-u, do wozu, to was puszczą. Ej, nie możecie wpuścić ludzi? Nie możecie mieszkańców wpuścić? Ej, to dziennikarzy wpuszczacie, a mieszkańców nie wpuszczacie. Ja 2 lata czekam na odszkodowanie i nie wiem. Odszkodowanie przyniesie? Panie Janie, pan da torbę z jedzeniem, ja zaniosę, tak jak ostatnio, 2 lata temu. Ja ty nie chcę mieć, człowieku, jak nie dasz rady, to będziesz żył, będziesz szczęśliwy. Powiem wam, że to jest niesamowite, że nie możecie tam pójść. Okej, trzymajcie się. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee.